obsługi klienta Poczty Polskiej. Informujemy, że czas oczekiwania w kolejce może być wydłużony. Dziękujemy za cierpliwość. Kasy, mogę pomóc? Dzień dobry. Mam pytanie odnośnie zwrotu korespondencji. Operator wyznaczony jest obowiązany do wydzielenia zwrotów ze swoich nadawczych skrzynek pocztowych od nadawanych przesyłek pocztowych oraz odbierania zwrotów ze skrzynek na zwroty. Proszę mi powiedzieć, jaka jest procedura podjęta w chwili właśnie odebrania takiego zwrotu? Przesyłka jest kierowana na adres nadawcy. Aha, ale coś, czy coś jest nanoszone na przesyłkę? Jakiś protokół jest sporządzany? Jest, na przesyłce jest umieszczana informacja zwrot do nadawcy. No, a ja jeśli taki zwrot, taką informację umieściłem na przesyłce i wrzuciłem do czerwonej skrzynki pocztowej. Tak. To co się dzieje z taką przesyłką? Przesyłka jest wracana na adres nadawcy. Aha. No bo taką uzyskałem informację, że ja muszę wsadzić ją w osobną kopertę i muszę opłacić. Nie. Jeżeli adresat nie znajduje się pod tym adresem lub przesyłka jest błędnie doręczona, można na kopercie umieścić napis zwrot do nadawcy i przesyłka wróci do nadawcy. No dobrze, to tyle chciałem wiedzieć. Dziękuję, do usłyszenia. Dziękuję, do usłyszenia.